poprowadzi Marek Tobolewski i on też, mam nadzieję, przedstawi gości. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo znamienitym dzisiaj tutaj gronie będziemy prowadzić dyskusję na temat, który myślę jest ciekawy dlatego, że to nie jest już czysta teoria, tylko to jest rzecz, która się dzieje. Co więcej, dzieje się prowadzona przez prawicowy rząd. Co więcej, dzieje się już wystarczająco długo, żeby móc mieć pierwsze wnioski na ten temat. Zawsze tak od prawej flanki, mówiąc dzisiejszymi gośćmi Państwa i moimi, będą pani Renata Turka, która przyjechała do nas z Warszawy i jest kierowniczką Niebieskiej Linii dla Ofiar Przemocy. To jest instytucja, myślę, że jeszcze pani Renata będzie mogła być pomocowa, która świadczy usługi w sposób zdalny przede wszystkim, czyli telefoniczny, również mailowy. Natomiast po mojej prawej i lewej stronie są panowie z tytułami naukowymi. Może zacznę od pana profesora Ryszard Scharfenberg, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy serdecznie. I pan Rafał Bakalarczyk, który jest absolwentem tegoż uniwersytetu. Pan doktor, natomiast obecnie jako publicysta i specjalista od polityki społecznej. To w ten sposób to prowadziłem jakby osoby, które tutaj mamy. Natomiast chciałem jeszcze też parę słów powiedzieć w kontekście formatu tej rozmowy. Oczywiście mamy pytania, wszystko mamy rozpisane, odpowiedzi też mamy rozpisane, więc pójdzie gładko jak po sznurku. Ale mówiąc trochę bardziej serio, chciałbym, żeby było mniej, więcej dynamiki, żebyśmy trochę więcej jakby dyskutowali tu między sobą, co może być trudne, bo raczej jesteśmy ogólnie tu raczej na plus niż na minus, więc tu trochę najpierw będziemy szukali adwokatów diabła. Natomiast też chcielibyśmy więcej czasu poświęcić później na dyskusję z Państwem. Natomiast proszę o obserwowanie, kto co mówi, bo nie chciałbym, żebyście Państwo rzucali tak w przestrzeń pytania na zasadzie, co Państwo sądzicie o, tylko żeby do konkretnej osoby i wtedy może nam będzie łatwiej odpowiedzieć po prostu na więcej pytań, a nie poprzez tę dyskusję na tym, że ktoś zada jedno pytanie. I myślę też, że będzie przestrzeń, jak się nam tutaj uda tego Panu dotrzymać, żebyście Państwo nie tylko w formie zadawania pytań, ale również dzielenia się z nami swoimi opiniami. Więc taki jest jakby format, około 2 godzin na to wszystko mamy. Ja zacznę może od przytoczenia paru takich liczb i pojedziemy z poszczególnymi tematami. Od zeszłego roku obowiązuje w Polsce program 500+, on się tak nazywa, bo oznacza to, że rodziny, które mają 2 lub więcej dzieci, na każde drugie dziecko otrzymują 500 zł. miesięcznie. I jest to program, któremu przyświecały różne cele. Nie wiadomo, czy te cele zostały zrealizowane, czy są realizowane, ale od tego bym w ogóle najpierw zaczął i to pytanie do pana profesora. Jakie cele przyświecały, co rząd twierdził wprowadzając, bo myślę, że to ma istotne znaczenie dla też sformatowania oceny tego wdrażanego. Panie profesorze. W uzasadnieniu sejmowym były 4 cele wskazane. Pierwszy cel demograficzny, czyli 500+ ma wynąć, zwiększyć stopę urodzeń. Drugi cel był związany z pomocą materialną dla rodzin. I trzeci cel tam przedstawiono jako inwestycja w kapitał ludzki. To jest tłumaczone w ten sposób, że zresztą to jest interesujące dla mnie, że 500+ świadczenie jest inwestycją, co trochę nawiązuje do tego myślenia o polityce społecznej jako inwestycji. Ale rzadko się traktuje świadczenia pieniężne jako inwestycje, tylko raczej nie wolno edukacji, na przykład przy opiece zdrowotnej. Jest tutaj dość interesujące podejście. Ale trzy cele, tak jak wspomniałem, no pierwszy problem, dość często wybijał się cel związany z demografią. Jak ja początkowo od razu widziałem, że no to zmniejszy ubóstwo, ale część urzędników z PiS-u od razu mówiła, to nie ma nic wspólnego z ubóstwem, to jest program godnościowy. I ja mówiłem, no dobrze, to jako skutek uboczny to będzie redukcja ubóstwa, ale tam wyraźnie jest pomoc materialna dla rodzin, pomoc materialna dla rodzin
jak najbardziej będziemy oczekiwać, że zmniejszy ubóstwo. Dobra, dziękuję bardzo. Czyli mamy trzy takie cele. Demografia, pomoc dla rodzin i kapitał ludzki traktowany jako inwestycja. Natomiast, panie profesorze, czy już moglibyśmy się zacząć pokuszać o to, co, w jakim zakresie te cele udało się zrealizować? Bo mamy już rok obowiązywania tego programu. Czy to wystarczy, żeby tu takie wnioski liczbowe stawić? Niestety nie mamy jeszcze wyników badań budżetów gospodarstw domowych za 2016 rok. Dopiero kiedy będziemy mieli te wyniki, będziemy mogli stwierdzić, czy ubóstwo zmniejszyło się, o ile zmniejszyło i tak dalej. Więc jedyne co mamy, to są przewidywania oparte na takich modelach symulacyjnych, z których wynika, że ograniczenie ubóstwa i nierówności dochodowych powinno mieć bardzo duży zakres. Jeżeli chodzi o ogólne ubóstwo, to powinno spaść o kilkadziesiąt procent. Jeżeli chodzi o ubóstwo dzieci, to jeszcze więcej. Pani premier podawała w orędziu do narodu, że aż na 94% zmniejszyło się ubóstwo skrajne dzieci. To jest najbardziej optymistyczny scenariusz i to było przewidywanie, że tyle się może zmniejszyć. Natomiast w przekazach takich PR-owych partii rządzącej mówi się o tym tak, jakby to już nastąpiło, to są jedynie przewidywania. Co do współczynnika urodzeń, czy tych stóp urodzeń, to stwierdzono, że zwiększyła się liczba urodzeń w stosunku do 2015 roku. Tylko problem jest taki, że w przypadku urodzeń większość demografów stwierdza, że nie mogą być przyspieszone decyzje, czyli tak te decyzje by zapadły, tylko że ludzie chcą wcześniej, żeby się kolokwialnie mówiąc załamać na program. W związku z tym dzietność nie wzrośnie ze względu na to, że to są tylko przyspieszone decyzje, które tak zapaść. No, trudno oczekiwać, że ten program o charakterze pieniężnym miał jakiś duży wpływ na to, ile ludzie chcą w ciągu życzonych dzieci. Więc tutaj są pewne wątpliwości. Dużo większe sądzę niż w przypadku ubóstwa. Co do tego inwestycji w kapitał ludzki, to tutaj najmniej jasne jest, jak to zmierzyć. Możliwe, że rodziny wydadzą pieniądze na potrzeby dzieci, to jest związane na przykład na dodatkowe zajęcia i tak dalej. I to będzie inwestycja w kapitał ludzki z tej perspektywy, tylko trudno ocenić tą inwestycję. Na razie nie widziałem jakichś dobrych wskaźników, jak zmierzyć. Poza tym tylko na co pieniądze wydają rodziny, no i dużo rodzin wydaje na proste rzeczy, tam ubrania, żywność, ale część rodzin wydaje na czasy albo na wyremontowanie mieszkania. Część rodzin być może wyda również na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Dziękuję. Natomiast wprowadzając ten rząd, ten program, rząd zderzył się też z takimi opiniami, że to jest za drogie, że nas na to nie stać, że to może sobie ewentualnie jakiś bogacz na to pozwolić, a my możemy co najwyżej na kredyt zadłużać się na poczet takich doraźnych przejedzenia, czy wręcz przepicia tych pieniędzy. Czy pan, panie Rafale, mógłby powiedzieć, jak ten program na tle innych znanych rozwiązań podobnych, być może zwłaszcza w naszej części świata, w Europie, można uplasować, czy on jest podobny, czy możemy tu upatrywać takich wzorów, do których można by go porównać? Dziękuję. Znaczy, tak na pewno tak, to o ile uznamy, że program 500+ jest formułą takiego myślenia o polityce społecznej, polityce rodzinnej w kategoriach świadczeń uniwersalnych, czyli też tutaj można mieć zastrzeżenia z uwagi na kryterium dochodowe przy pierwszym dziecku, ale do pewnego stopnia program w też sposobie, w jaki jest uzasadniany przez debacie publicznej, no wyraża tą filozofię świadczeń uniwersalnych i tutaj rzeczywiście taki typ myślenia mamy w szeregu krajów. W zasadzie wydaje się, że najbardziej ta idea uniwersalności takich świadczeń powszechnych, które nie są obwarowane na przykład kryterium niskiego dochodu,
ta idea najsilniej jest jakby zakorzeniona w krajach, które realizują ten model taki socjaldemokratyczny, czy głównie kraje nordyckie, chociaż jeśli spojrzymy na doświadczenia empiryczne różnych krajów, to możemy zauważyć, że w zasadzie to już wykroczyło poza ten obszar nordycki i występują takie systemy także w krajach, czy takie programy także w krajach, które kojarzymy zupełnie z inną filozofią podejścia, z innym podejściem do polityki rodzinnej, także w krajach tutaj przynajmniej w tych europejskich krajach o modelu anglosaskim. Natomiast bardziej jest zadał tutaj może pytanie, czy tak konkret postawił jako kwestię do rozważenia, no na ile sam w jakim jakby szerszym otoczeniu instytucjonalnym ten program funkcjonuje. No jednak w wielu tych krajach nawet jeśli występują świadczenia, programy wsparcia pieniężnego podobne lub wręcz bardzo podobne do tego, który jest w Polsce, to jednak zwykle one są otoczone nieco inną, inaczej funkcjonującą siatką instytucjonalną. No, przykładem takiego kraju chociażby jest Szwecja. Tam przynajmniej to jest kraj, który jako pod kątem polityki rodzinnej jest mi nieco lepiej znany niż inne kraje. Tam mamy świadczenie około nieco ponad 1000 koron sobie. W wartościach nominalnych to by wychodziło mniej więcej też w okolicach 500 zł, aczkolwiek siła nabywcza jest tam, tego świadczenia jest tam nieco mniejsza. Co ważne, tam jest to świadczenie na każde dziecko, czy nie jest ono uzależnione od, nie ma tutaj ani kryterium wielodzietności, ani kryteriów dochodowych, aczkolwiek oprócz tego rodziny wielodzietne, obok tego, że na każde dziecko otrzymują świadczenie, no właśnie to świadczenie tej samej wysokości, jeszcze dostają premię za wielodzietność, więc to trochę jest inna formuła, jeśli chodzi o realizację, jeśli chodzi o szczegóły, ale też wydaje się, że wyraża nieco inna filozofia za tym stoi. Jednak w Polsce dosyć mocno powiązano ten program z jednej strony z wielodzietnością, promocją wielodzietności, z drugiej strony z tam, gdzie mówimy o rodzinach z jednym dzieckiem, jednak jest tutaj trzymanie się tego modelu świadczeń selektywnych, opartych o kryterium dochodowym, co właśnie już troszeczkę odchodzi od tego, od tego podejścia takiego socjaldemokratycznego, gdzie próbujemy wszystkim rodzinom z tytułu wychowania dziecka kompensować rozmaite koszty, które temu towarzyszą. Skąd ta uniwersalność, można też to powiązać z ideą praw obywatelskich, takich praw społecznych, które to przysługują każdej jednostce, niezależnie od innych jego charakterystyk społeczno-demograficznych, na przykład rodziny, w której przebywa. Więc może to jest ten jeden przykład. Czyli w Szwecji mamy trochę inną filozofię, ale czy pan, panie Rafale, jeszcze o efektach tych szwedzkich mógłby powiedzieć, żebyśmy taki mieli benchmark z czym, co Szwedzi mają i czy nasz program temu będzie się mógł dorównać, w sensie Dobrze, jeszcze raz zapomniałem o kluczowej rzeczy, o której zacząłem, czyli o tym kontekście instytucjonalnym, jeszcze zanim opowiem o efektach. Jednak i w Szwecji, ale też w szeregu innych krajów zachodnioeuropejskich, tam gdzie pojawia się, są uniwersalne świadczenia, czy to w formie usługowej, czy w formie pieniężnej, jednak towarzyszy temu często znacznie większa progresja podatkowa, dzięki czemu możliwe jest te podstawy finansowe programu są większe, no i także znacznie szerszy dostęp do wsparcia o charakterze usługowym. I to wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że jednak, żeby patrzeć na te dwie strony, z jednej strony świadczenia uniwersalne, z drugiej strony jednak progresywne podatki. W Polsce niestety ten warunek nie jest spełniony. To znaczy, niby pewna progresja jest, ale jednak jest ona bardzo niewielka, a niektórzy ekonomiści wręcz
widzą polski system jako nieprogresywny, ale to jest też ważne z punktu widzenia nie tylko jakby finansowy, że po prostu potrzebne są środki na to, żeby takie uniwersalne, a więc ze swej natury dość kosztowne programy finansować, ale za tym też stoi pewna wizja sprawiedliwości. Znaczy osoby zamożne korzystają z, podobnie jak osoby mniej zamożne z różnych owoców tego państwa dobrobytu, ale jednak w zamian w większym stopniu, w zależności od możliwości, także partycypują w składaniu się na ten system. To może też być pewien taki czynnik, który wpływa na poziom legitymizacji. To znaczy, jeśli te świadczenia jeśli są one uniwersalne, wówczas bogatsze grupy mogą mieć większą motywację, żeby te wyższe podatki płacić. Także to jest ta zależność też w drugą stronę. Jeśli chodzi o efekty, efekty są dosyć korzystne, to znaczy jeśli chodzi o poziom ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, czy też w ogóle ubóstwa społeczeństwa, jest on niski. Wskaźniki demograficzne są jak na ten obszar, powiedzmy, świata stosunkowo wysokie, prawie nieco poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, ale jak na warunki europejskie współczynnik dzietności jest stosunkowo wysoki. Przy czym oczywiście tutaj można się zastanawiać, co odpowiada tak naprawdę za te wszystkie, za te stosunkowo korzystne osiągnięcia, na przykład na polu demografii, na ile jest to właśnie, w jakim stopniu jest to efekt chociażby tego programu, a na ile na przykład innych działań państwa w polityce rodzinnej, czy też w innych obszarach polityki społecznej. Czyli mamy tu problem ze wskazaniem jasnych jeszcze wyników i mierzalności być może tych efektów, ale i inny problem, który Pan zasygnalizował i który chciałbym, żebyśmy do niego wrócili, ale to już po stronie tych minusów, czyli pytanie, jak ten program jest sprawiedliwy w zakresie na przykład wyrównywania poziomów życia. Natomiast jeszcze mamy tutaj rzecz, pojawiła się bardzo wyraźnie kwestia ograniczenia ubóstwa. I w tym kontekście chciałem Panią Dyrektor Niebieskiej Linii zapytać, czy taką mam intuicję, może błędną, ale na pewno jest skojarzenie takie też jest medialne, że ubóstwo często się wiąże z jakimiś przemocowymi sytuacjami, to mówi się o patologii społecznej, o tym całym zapiętnowaniu. Prawdopodobnie to są ludzie, którzy mogą chcieć korzystać z pomocy takich instytucji jak Niebieska Linia. Czy właśnie z tej perspektywy są zauważalne jakieś efekty z perspektywy instytucji, którą Pani prowadzi, efekty prowadzenia tego programu? Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie. Chcę powiedzieć, że po pierwsze tak jakoś poczułam się, że przyjechałam z Warszawy, od razu pomyślałam sobie, o matko, jak się przyjeżdża z Warszawy do Krakowa, to wszyscy pomyślą, że jestem jakimś nieprzyjemnym gościem, a tymczasem szłam do Państwa tutaj plątam i myślałam sobie o tym, że ten festiwal jakieś światło wolności, a pamiętam, że do naszego kraju wolność przyszła z plant, więc liczę na to, że tu także zrobimy jakąś rewolucję. W sprawach dotyczących tego konkretnego programu, ja też bym czekała na pewną rewolucję, bo z perspektywy osób, które zgłaszają się nie do instytucji, tylko do organizacji pozarządowej, jaką jest Ogólnopolskie Powiatowe dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia. Jesteśmy placówką Instytutu Psychologii Zdrowia. Od 1995 roku zajmujemy się problemem przemocy w rodzinie. I właściwie od zawsze nasza filozofia pomagania była taka, że to nie chodzi o to,
żeby tylko zatrzymać przemoc, choć oczywiście to jest kluczowa sprawa dla ludzi, którzy zgłaszają się w sytuacji, w których ich życie i bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone. Głównie są to kobiety, 90% osób, które zgłaszają się do niebieskiej linii, to kobiety. 10% to są mężczyźni. Mówię Państwu trochę szerzej, żeby też patrzeć na tą populację osób, które w Polsce doświadczają przemocy, żeby zobaczyć ją w takim szerszej perspektywie. Ci mężczyźni, którzy do nas przychodzą, to głównie są ofiary przemocy ze strony innych mężczyzn w rodzinie, synów, wnuków, braci, ojców. Oczywiście także córek mam. Niektórzy z nich doświadczają także przemocy ze strony partnerek, ale to już jest niewielka część tej populacji, która się zwraca o pomoc do niebieskiej linii. Zawsze naszym problemem było to, aby te osoby po zatrzymaniu przemocy były samodzielne. Jednym z elementów, który najbardziej pomaga, jak wszystkie badania na to wskazują, wprowadzone w Polsce i na świecie, które najbardziej wpływają na to, dlaczego osoby doświadczające przemocy w rodzinie są gotowe odejść od sprawcy przemocy, to była samodzielność finansowa. No, trudno sobie wyobrazić, że ktoś, kto jest zależny od drugiej osoby, często także doświadcza przemocy o charakterze ekonomicznym, nie pracuje, nie ma własnych dochodów, nie ma dostępu do dochodów partnera, nie ma żadnych praw do mieszkania, w którym zamieszkuje, a ma na utrzymaniu dzieci, no, żeby ta osoba się zdecydowała na wytoczenie batalii swojemu sprawcy, ponieważ jej możliwości radzenia sobie z tą sytuacją są bardzo niewielkie. I w tym sensie to, czym się zajmujemy, czyli odbudowywanie takiego poczucia mocy własnej, psychologicznej, wszczęcie różnych procedur prawnych, które mogłyby tą osobę chronić, musi być obudowane także takim wsparciem niezależności finansowej. Można to oczywiście uzyskiwać na różne sposoby. Po pierwsze, no, starać się aktywizować tą osobę, która potrzebuje środków do tego, żeby sama była aktywna zawodowo, żeby sama była w stanie te środki pozyskać, co czasami jest możliwe, czasami z różnych powodów życiowych nie jest możliwe, a przynajmniej nie w krótkim odcinku czasu. Jest druga rzecz, którą można robić, jeśli ta osoba sama nie może stanąć na własne nogi finansowo, to wspierać ją finansowo, ale wspierać mądrze. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, w której trochę jesteśmy przy tym programie, czyli tego, że każda osoba, która ma drugie dziecko i więcej, otrzymuje jakieś świadczenie, bo też chcę powiedzieć, że po pierwsze, z perspektywy, ja jestem także społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka i z tej perspektywy mogę powiedzieć, jak wchodził program 500+, to bardzo często dzieci na różnych spotkaniach, gdzie mówimy o ich prawach, mówiły także o tym, że o, będą pieniądze dla dzieci, bo tak też było to przedstawione, że to będą pieniądze na to, żeby dzieci miały lepsze szanse rozwojowe, żeby wyjeżdżały gdzieś na wycieczki, żeby miały dodatkowe zajęcia i tak dalej. Dzieci mówiły, no tak, ale ja nie dostanę, bo ja jestem pierwszym dzieckiem, to dostanie moja siostra, bo ona jest drugim dzieckiem. Z perspektywy dzieci było to kompletnie niezrozumiałe, dlaczego dzieci są lepsze i gorsze, ale też z perspektywy tego, że w rzeczywistości nie wszyscy, którzy mają pierwsze dziecko i nie spełniają kryteriów socjalnych, nie są tymi osobami, którym ta pomoc by się bardzo przydała. Być może także w kwestii tego pierwszego punktu, celu tego programu, czyli tego, żeby podjąć decyzję na przykład o drugim dziecku. Ale wtedy, kiedy jak mówię o tym wsparciu, które może przyjść materialnym dla osób, które doświadczają przemocy w rodzinie w postaci właśnie takiego materialnego wsparcia, to jak mówię, nie wyobrażam sobie, że to przychodzi do każdego w sposób taki na zasadzie do co drugiej osoby albo do każdej osoby. Wyobrażam sobie jednak, że to i tak się dzieje w przypadku niebieskiej linii. To jest bardzo precyzyjne ustalanie potrzeb. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? Czy to są pieniądze, za które trzeba wynająć bezpieczne schronienie? Okej, to będzie bezpieczne schronienie, to nie będą pieniądze do ręki. Czy to są pieniądze, które potrzebne są do tego, aby
ktoś na przykład skończył jakiś kurs zawodowy, czy zdobył jakieś uprawnienia do wykonywania jakiegoś zawodu, co jest niezbędne do tego, żeby właśnie zacząć samodzielność zawodową i finansową. Czy to są pieniądze, które są potrzebne do tego, żeby prowadzić różne procedury prawne? Bo w Polsce to utopia, że pomoc prawna dla wszystkich jest bezpłatna. W pewnym zakresie, nie dla wszystkich, na dopłatkę jeszcze, jak mówię, w pewnym zakresie, czyli do pewnego momentu, a potem już trzeba za to zapłacić, w związku z tym być może pieniądze są potrzebne na pomoc prawną. To jest ta perspektywa. No i wreszcie takie doświadczenie, o którym też chcę Państwu powiedzieć, bo rok obowiązywania tego programu pokazał, co w przypadku osób zgłaszających się do niebieskiej linii ten program oznacza. Jest pewna część osób, żeby też była jasność, o jakiej populacji ja mówię. Z takiej bezpośredniej pomocy psychologicznej, prawnej, czyli żeby te osoby zgłaszają się bezpośrednio do naszej placówki w Warszawie, korzysta rocznie około więcej 1000 osób. Ale z pomocy telefonicznej, tutaj mamy kontakt z jakimiś rocznie 4000 osób i ponad 2000 maili, na które odpowiadamy mniej więcej właśnie takiej populacji 2000 osób. Co z tej perspektywy, która nie jest strasznie dużą perspektywą, bo mówimy o 38-milionowym kraju, a ja Państwu mówię o 7000 osób rocznie, które w ciągu ostatniego roku zgłaszały się do nas po pomoc i od nich mamy te informacje o programie 500+. No ale jednak może one dają jakieś wyobrażenie. Jest taka populacja osób, które mówią, w ogóle nie dostałam tych pieniędzy. Chociaż mogłam je dostać w sensie spełniania kryteriów. Mam drugie, czy trzecie, czy czwarte dziecko, ale nie zgodzę się absolutnie na to, żeby te pieniądze dostał mój mąż, ponieważ on te pieniądze przepije i ja ich nigdy nie zobaczę, ani ja, ani moje dzieci. Natomiast mąż, który jest właśnie sprawcą przemocy, mówi, a ja nigdy nie wyrażam mi zgody na to, żeby ona do ręki dostała te pieniądze. I ponieważ nie doszło do zgody między małżonkami na temat tego, w jaki sposób to świadczenie, na czyje ręce ma być wypłacane, w związku z tym oni w ogóle tego świadczenia nie dostają, bo jak wiecie Państwo, jest także taka populacja rodzin, które mają drugie i trzecie, kolejne dzieci, które nie dostają tego świadczenia. Część z tej populacji to są te rodziny, które są bardzo wysoko sytuowane i powiedziały, no wiecie, nie będę się zgłaszał gdzieś do jakiejś instytucji, żeby mi 500 zł zapłacili, bo tyle to moja żona na baciki wydaje. Ale jest też taka populacja osób, która tego świadczenia nie dostaje z powodu braku możliwości dogadania się w rodzinie, w jaki sposób te pieniądze mają być wypłacane. Druga populacja osób, druga grupa, to są takie osoby, które mówią tak, nareszcie mam pieniądze z 500+, nareszcie się od niego wyprowadzę. To są pierwsze pieniądze, które od lat dostałam do własnej ręki. Dzięki tym pieniądzom ja i moje dzieci będziemy mogli bezpiecznie żyć. I trzecia populacja, to są osoby, które mówią, nie dostałam tych pieniędzy, dostał te pieniądze mąż. Ja ich nigdy nie zobaczyłam, ani ja, ani moje dzieci. Pozostałam zmuszona do tego, żeby wyrazić zgodę, żeby on te pieniądze dostał. Czy mąż ją zmusił, albo ja zostałam zmuszona nie przez system, tylko przez tego partnera, ojca dzieci. No i wreszcie jest taka populacja też, taka grupa, która mówi, mam trójkę dzieci, każde z tych dzieci jest z innym partnerem, z pierwszym mężem, drugim mężem, w międzyczasie z jakimś obecnym konkubentem. I ponieważ trudno się jest dogadać w tej patchworkowej rodzinie, to system widzi te dzieci, każde jako pierwsza. I w związku z tym nie dostaję żadnych pieniędzy, bo mam trójkę pierwszych dzieci. No to nie, tytułem wstępu na temat tego, w jaki sposób ten program powszechnie, nie powszechnie dociera do wszystkich rodziców. Myślałem, że on rozwiązuje problemy, że spada przemoc, a wygląda na to, że dalszy ludziom pieniądze, to się o te pieniądze pobiją.
Więc że w pewnym sensie. W pewnym sensie okazuje się, że może generować problemy. Ale też myślę, że w tym kontekście bardzo ważna jest tutaj rozmowa o tym, w jakiej sytuacji ten projekt został wprowadzony. I nie tylko po co go wprowadził rząd i jak deklarował, ale w jakiej sytuacji prawnej, czy w jakiej sytuacji instytucjonalnej. Tu w kontekście bym pana Rafała chciał przede wszystkim zapytać, jak uplasować program 500+ w całym systemie świadczeń społecznych, pracowników socjalnych, jak on się w tym sytuuje, a później panią Renatę, co on do takich instytucji, jak właśnie Niebieska Linia może oznaczać? Czy to jest rozwiązanie ich problemów, czy rodzaj jakiejś konkurencji, czy możemy tu mówić o ciągłości pewnych projektów? Także panie Rafale, prosiłbym o taki wstęp trochę tego, co było przed 500+ i co się z tym teraz dzieje? Dziękuję. No trudno mi jakby zrekonstruować tak pokrótce cały system ani pomocy społecznej, ani polityki społecznej, tym bardziej jego ewolucję, ponieważ tutaj rzeczywiście jest to bardzo taka złożona rzeczywistość. Na pewno warto podkreślić, że wbrew takim nieraz obiegowemu przeświadczeniu ze strony części osób, które na co dzień nie stykają się z pomocą społeczną czy ze świadczeniami rodzinnymi, że nie jest tak, że to program 500+ był jakby takim pierwszym krokiem, przy pomocy którego zaczęto wspierać rodziny, czy wspierać też rodziny w kryzysie. Tutaj od lat polityka wsparcia rodzin się rozwija, chociaż można mieć wiele zastrzeżeń co do tempa rozwoju, co do skuteczności pewnych instytucji. No, jeśli chodzi o wsparcie rodziny, to takim podstawowym, przynajmniej to wsparcie materialne rodzin, to obok pewnych świadczeń w ramach ustawy o pomocy społecznej, dużą rolę odgrywa ustawa o świadczeniach rodzinnych, na mocy której wypłacany jest zasiłek rodzinny i w zależności od już szczegółowych charakterystyk i szczegółowych potrzeb, także dodatki do niego. Ten zasiłek jest niewysoki i obwarowany kryterium dochodowym, niskim kryterium dochodowym, kilkaset złotych, na poziomie kilkaset złotych na osobę w rodzinie, co powodowało, że polityka niepodnoszenia tych kryteriów dochodowych powodowała, że coraz mniejsza liczba rodzin korzystała z tego wsparcia. Wiele osób po prostu przekraczało to kryterium dochodowe. I mówiąc już o tym, że sama wielkość tego wsparcia była niewielka, co też powodowało, że ta realna pomoc, taka materialna w wychowywaniu dzieci, no, była niewystarczająca. I w tym sensie można powiedzieć, że program 500+ do pewnego stopnia wypełnił lukę w istniejącym systemie instytucji. Choć można też zapytać, czy był taki merytoryczny, nie mówię o politycznym sensie, ale merytoryczne uzasadnienie, żeby wprowadzać jakby nową ustawę, nowe świadczenie, czy nie lepiej by było jednak budować na tym, co już jest, czyli ja przykładowo opowiadałem się, czy zanim program wszedł w życie, żeby po prostu reformować obarczył istniejący zasiłek rodziny, czyli podnieść bardzo radykalnie kryterium dochodowe, może nawet je znieść i wprowadzić bardzo wysoki, znacznie wyższy poziom tego wsparcia, bo jednym z, wydaje mi się, też z takich minusów tego systemu, który się ukształtował po wprowadzeniu programów 500+, jest jeszcze większa taka rozbicie tego na bardzo wiele różnych świadczeń. To i tam już był wcześniej problem, zwłaszcza jeśli w rodzinie jest na przykład niepełnosprawne dziecko lub osoba, inna osoba zależna od opieki, to ten zakres wsparcia, które jest, o którym trzeba się ubiegać, żeby móc rodzinę żyć, jest bardzo szeroki. Te kryteriów dochodowych i innych jest również multum. I to powoduje, że system jest bardzo skomplikowany, zarówno dla tych, którym powinien służyć, jak i też dla
dla podmiotów, które zajmują się wykonywaniem tego prawa, co też pewnie rodzi różne takie koszty proceduralne. Także tutaj miałbym taki zarzut, ale świadczenie pieniężne to nie wszystko. Istnieje jeszcze cały zakres form wsparcia o charakterze pozapieniężnym. Tutaj też oczywiście mamy dużo takich słabości, zresztą na panelu przed nami też panie o tym, paneliski o tym mówiły. Aczkolwiek o ile ten wymiar wsparcia pieniężnego przed tą zmianą władzy i wprowadzeniem programu 500+, był taką sferą, w której stosunkowo niewiele się zmieniało, no może nie poza tym świadczeniem tak zwanym kosieniakowym, które było takim istotną zmianą, ale dotyczyło jednak dosyć wąsko zdefiniowanej grupy, tylko przez pierwszy rok życia dziecka, to w sferze wsparcia pozapieniężnego, to tutaj rzeczywiście te lata poprzedzające ten polityczny przełom rzeczywiście były, ja bym powiedział, że nawet no może rewolucja to za dużo powiedziane, ale ten jego przerach bardzo zaszły bardzo, bardzo daleko idące zmiany. Przede wszystkim w dostępie do opieki przedszkolnej. Gorzej znacznie jest z opieką żłobkową. Było i nadal jest, tutaj te zmiany były bardzo takie powolne. Ja sobie chyba nawet, żeby jakby troszkę zobrazować tą skalę trendu, jakie było tempo tego trendu, no to powiem, jeśli chodzi o liczbę dzieci korzystających z opieki przedszkolnej, jeśli chodzi o dzieci 5-letnie, to w 2005 roku około 50% było niemowlęcych, w 2010 73%, w 2014 już 94%. W przypadku 4-latków w 2005 41%, w 2010 62%, w 2014 79%. Wreszcie 3-latków, tutaj jest najgorzej pod tym względem, to jest 2005 rok 29%, 2010 47%, 2014 63% dzieci. Więc wydaje się, że tutaj jest to dosyć imponujące, chociaż oczywiście nie należy tutaj spoczywać na laurach, czy nie widzieć problemu, jakim jest cały czas niewystarczający ten dostęp. I tutaj wydaje się, mamy wiele sygnałów ze strony samorządów, ze strony organizacji reprezentujących rodziców, że jeśli chodzi o to prawo do opieki przedszkolnej, na przykład dla 3-latków, które właśnie dotychczas było najgorzej z tym dostępem, to tutaj nadal tych miejsc brakuje i to cofnięcie reformy 6-latków mogło też negatywnie przyczynić się do możliwości zapewnienia tych miejsc dzieciom 3-letnim. Ale dobrze, nie będę już może tak, ponieważ tych obszarów jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, myślę, że warto przede wszystkim zaznaczyć, że polityka społeczna i też rodzinna ma swoją jakby dłuższą historię i znacznie szerszy zakres niż tylko to wsparcie pieniężne dzieci i warto, analizując poszczególne programy, warto także patrzeć na nie pod kątem tego, na ile one współgrają z pozostałymi elementami tego systemu pomocy. Ja myślę, że jeszcze tak ekonomicznie to tak jak Wincent Rostowski dzisiaj powiedział, że oni by też wprowadzili 500+, tylko w dłuższej perspektywy jeszcze nie uzbierali tych pieniędzy, więc to zawsze jest ciągłość, ale pytanie, czy PiS zerwał tę ciągłość w sposób radykalny, szkodząc wcześniej wprowadzonym programom, czy tak jak niemiecka linia wpadła w tej chwili tarapaty ze względu na to, że nie dostała dofinansowania. Myślę, że pani dyrektor nam powie też, jakie to były kwoty, bo 500+ w skali kraju to jest 23 miliardy złotych rocznie. Zeszły rok chyba 19 miliardów, no bo to nie był cały rok. I pytanie, czy inne instytucje, czy organizacje, czy sposoby wspomagania nie są z tego powodu stratne i co to może oznaczać? Pani dyrektor, jakby nam pani jeszcze powiedziała, dlaczego
nie dostaliście pieniędzy od rządu PiS-u jako niebieska linia. I czy to przez 500+, bo to też takie może być łatwe wyjaśnienie, prawda, że im nie damy, bo daliśmy przecież dzieci. Czy ja wyglądam jak wróżka? Bo pytam mnie pan o coś, co musiałabym wywróżyć, żeby powiedzieć, co myślał rząd PiS-u. Otóż chcę państwu powiedzieć bardzo szczerze, nie wiem, co myślał rząd PiS-u. Chyba nie chcę też wiedzieć. Podobnie zresztą jak inne rządy, żeby pozostać tutaj w prawdzie. Niebieska linia istnieje od 1995 roku i od kiedy istnieje, od wtedy walczy o przetrwanie finansowe. Nie było żadnego rządu, ani lewicowego, ani prawicowego, ani liberalnego, ani środkowego, ani trzeciego czy czwartego, który by przyszedł do takiej organizacji pozarządowej, która zajmuje się specjalistycznie problemem, który jest problemem dużej części populacji w tym kraju, kobiet, ale też dzieci i mężczyzn. A może chce pani powiedzieć właśnie, jaki to odsetek wszystkich ludzi takim przemocowym? Badania mówią takie, w których były robione wiele badań na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, bo jedna skala to jest ta skala, którą znamy jako ujawnioną przemoc. I tu oczywiście, idąc właśnie może od góry, tym razem tego wierzchołka góry lodowej, mamy 10% populacji osób, które odsiadują karę pozbawienia wolności w zakładach karnych w Polsce, to są sprawcy przemocy w rodzinie, czyli osoby skazane z artykułu 207 kodeksu karnego za znęcanie się w rodzinie. To jest skala około 10 tysięcy osób rocznie. Ale wiemy też, że 90% kar sądowych, wyroków sądowych dla sprawców przemocy w rodzinie to są kary w tak zwanych zawiasach, czyli ci, co trafili do zakładu karnego, to jest tylko 10% tych, którzy dostali wyrok z powodu znęcania się w rodzinie, bo cała reszta siedzi w swoim własnym domu, mając wyrok w zawieszeniu. Wiemy, że rocznie policja i cztery jeszcze inne instytucje, które od 2011 roku mogą wszczynać procedurę niebieskich kart, czyli taką procedurę, która służy do tego, aby pomagać rodzinom, w których występuje problem przemocy w rodzinie i jest wszczynana przy jakiejś interwencji policyjnej albo przy zgłoszeniu problemu przemocy. Poza policją robi to pomoc społeczna, oświata, ochrona zdrowia i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Tych procedur rocznie mamy około 100 tysięcy, ale to nadal jest wierzchołek góry lodowej, bo oczywiście nie wszyscy zgłaszają problem przemocy do jakiejkolwiek instytucji. No i tutaj są badania mówiące o tym, jak często ludzie mają ten problem w życiu. Są polskie badania, ale też są takie badania, które robiła Komisja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W tych badaniach Polska wypadła najlepiej, czyli w krajach skandynawskich procent kobiet, które mówiły o tym, że doświadczyły, w ogóle respondentów, którzy mówili, że doświadczyli przemocy w rodzinie czy w bliskiej relacji, wynosił ponad 50%. Polska na procent był najlepszy w Europie, wynosił 19%. Oczywiście wszystkie kraje europejskie pytały Polskę, jak my to zrobiliśmy, że w Polsce problem przemocy w rodzinie jest taki niski. To nie jest panel, żeby o tym dyskutować, więc nie chcę tutaj wprowadzać tego wątku, ale gdybyśmy nawet pozostali przy tej liczbie, no to chcę powiedzieć, co piąta dorosła osoba w tym kraju ma doświadczenia związane z przemocą w rodzinie. To jest skala problemu. Na tą skalę problemu oczywiście to rząd ma odpowiedzieć, tak? Bo to państwo ma obowiązek zapewnić osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie pomoc i wsparcie. Ale państwo tego nie robi, bo państwo nie ma, jeśli widzicie państwo na sali, to mogę zapytać, czy znacie jakieś państwowe instytucje, które zajmują się problemem przemocy w rodzinie. No tak, jest 37 na całą Polskę. 37 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Mniej więcej po 2 w każdym województwie. Taka jest dostępność do państwowych miejsc pomocy. Całą resztę pomocy zapewniają organizacje pozarządowe.
Te organizacje są finansowane, jak wszyscy wiemy, w drodze otwartych konkursów ofert, czyli Państwo mówi, mam takie zadanie do zrealizowania, przeznaczam na to taką i taką kwotę, która z organizacji pozarządowych zgłasza tutaj się do realizacji, jak będą wyglądały Państwa działania. Przy czym od razu też Państwu powiem, że nigdy w tym obszarze nie było konkursów ogłaszanych na finansowanie działań, tylko na dofinansowanie działań, czyli organizacje pozarządowe muszą dokładać swoje własne środki do realizacji tych zadań. Jeśli ja chcę, nie wiem, realizować jakieś zadanie za 100 tysięcy, to zwykle około 10% co najmniej tych pieniędzy muszę dać z własnych środków, czyli na przykład ze składek osób, które są członkami stowarzyszenia, albo zarobić te pieniądze w jakiś inny sposób, ogłaszając na przykład zbiórkę publiczną. I teraz zmierzając już do tego kryzysu, o który Pan zapytał. Kryzys wziął się stąd, że my nasze finansowanie w dużej mierze oparliśmy o powstały w 2008 roku Fundusz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Być może Państwo słyszeliście o tym wcześniej już, że sąd przy ogłaszaniu wyroków skazujących sprawców różnych przestępstw może jako karę dodatkową zasądzić tak zwaną nawiązkę sądową, czyli za spowodowanie wypadku drogowego, za kradzież, rozbój, pobicie, przemoc w rodzinie. Sprawca może dostać karę podstawową, najczęściej są to w Polsce kary pozbawienia wolności czy ograniczenia wolności, a dodatkowa może być to kara finansowa. Przez bardzo wiele dziesiątków lat te kary wpływały na rzecz konkretnych organizacji pozarządowych. Co to oznaczało? Znaczy, że na przykład sprawca przestępstwa pod tytułem wypadek drogowy musiał wpłacić na konto organizacji pozarządowej, jakiejś społecznej, wtedy jeszcze zajmującej się ofiarami wypadków drogowych, określoną kwotę. Ten system niestety nie działał, dlatego że bardzo wielu sprawców nie wpłacało tych pieniędzy. Nie było wiadomo, kto ma te pieniądze odzyskiwać. Właściwie organizacja pozarządowa, na której rzecz została zasądzona ta nawiązka, powinna pójść do sądu, zapłacić komornikowi, żeby komornik ściągał te pieniądze. Co oznaczało, że organizacja pozarządowa nie miała pieniędzy, a jeszcze miała wydatek związany ze ściągnięciem tych pieniędzy. W związku z tym po tam 2004 roku zaczęto toczyć dyskusję, że ten system nie działa i trzeba wymyślać jakiś inny, wprowadzić jakiś inny i rzeczywiście powstał inny system. Sprawcy przestępstw różnego rodzaju, czyli osoby skazane, wpłacają te pieniądze z nawiązek państwowych na jeden centralny fundusz przy Ministerstwie Sprawiedliwości. I to już Ministerstwo Sprawiedliwości i prezesowie sądów muszą zabiegać o to, żeby ktoś, wobec kogo tą nawiązkę zasądzono, wpłacił te pieniądze, żeby wyegzekwować od niego te pieniądze. Na tym funduszu corocznie jest coraz więcej pieniędzy, bo te pieniądze się tam już tak kumulują. I one są właśnie w drodze otwartego konkursu do organizacji pozarządowych rozdysponowywane jako pieniądze na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Według nas był to najbardziej sprawiedliwy mechanizm. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza, że ja jako organizacja pozarządowa nie sięgam do budżetu państwa po pieniądze nas wszystkich, bo przecież państwo nie ma pieniędzy, to są nasze pieniądze, moje z podatków, państwa z podatku. W związku z tym ja nie sięgam po pieniądze od każdego. Ja sięgam po pieniądze, które są tylko od sprawców przestępstw. Czyli od osób, które są źródłem problemu, które w związku z tym muszą ułożyć na rozwiązanie tego problemu. Corocznie z tego funduszu dostawaliśmy różne kwoty w zależności też, bo konkursy były ogłaszane w zależności też od wielkości kwoty na poziomie funduszu centralnego. Ale w roku 2017 na cały rok funkcjonowania dostaliśmy około 700 tysięcy złotych. W tym były także, żeby Państwo wiedzieli, była także pomoc materialna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, czyli właśnie płaciliśmy za bezpieczne miejsca schronienia, za bony żywnościowe, za dojazdy do różnych miejsc pomocy, bo czasami kobiety, które na przykład uciekły od sprawców przemocy w rodzinie, uciekły bardzo daleko, mieszkały gdzieś pod Gdańskiem, a uciekły gdzieś do jakiegoś hostelu czy schroniska, które jest w Warszawie, bo żeby sprawca jej nie znalazł. Toczą się różne sprawy, na które one muszą dojeżdżać, te sprawy są pod Gdańskiem, a ona nie ma pieniędzy, żeby tam pojechać. W związku z tym tutaj w tym funduszu były także pieniądze na to, żeby ona tam dojeżdżała.
czy na rehabilitację, czy były też takie świadczenia medyczne, których nie zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia. Na przykład, dobrze, chcę też obrazowo mówić, żebyście Państwo wiedzieli, zgłosiła się do nas pani, której sprawca wybił zęby. Tak ją bił, że po prostu wybił jej zęby, a ona pracowała w sklepie. No i w związku z tym, no, bez tych zębów do tego sklepu, słuchajcie, no nie za bardzo, bo jej właściciel sklepu powiedział, wie pani, no to jak pani będzie dostała obsługiwała klientów bez zębów. A Narodowy Fundusz Zdrowia powiedział, tak, zęby jak najbardziej za 2 lata. No to trzeba dać pieniądze na te zęby, bo inaczej ona nie będzie w stanie na siebie zarabiać. Albo był chłopak, który zeszło skądinąd, no dobrze, nie będę mówiła, na jakim koncercie, na znanym dużym koncercie został pobity przez nieznanych sprawców. Chłopak przez długie miesiące był w śpiączce. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewniał jeden tygodniowo zabieg rehabilitacyjny. To oznaczało, że ta rodzina po prostu nigdy go nie przywróci do sprawności, a nie było sprawców znalezionych. W związku z tym nie było kogo ściągać tych pieniędzy, więc tutaj są te pieniądze. No, teraz powiedziałam, dlaczego te 700 tysięcy i na co one było. Z tego było jakieś 400 na pomoc prawną, psychologiczną, czyli na obsługę tych naszych 7 tysięcy klientów, którzy przychodzą do nas w ciągu roku. Niestety na 2017 rok Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że pomoc świadczona zdalnie, czyli przez telefon, przez Skype, przez maila, jest mało wartościowa i wycofuje je w ogóle z możliwości otrzymania dofinansowania, co oznacza, że w tej dużej skali byśmy stracili prawie 400 tysięcy złotych z tej dotacji, bo nie mogliśmy nią w ogóle wystąpić o tą kwotę, dlatego że te świadczenia, które my realizowaliśmy, były w ogóle nie objęte konkursem. No i tutaj jak zwykle, jak się, wiecie, otwierają, zamykają drzwi, to się otwiera okno i bardzo dużo osób po tym, jak powiesiliśmy na naszej stronie informację, że zawieszamy działalność poradni mailowej i telefonicznej, bardzo dużo osób się do nas zwróciło z pytaniem, jak nam można pomóc także finansowo. No i żeby to było transparentne, w związku z tym ogłosiliśmy zwrotkę na jednym z portali takich, które się zajmują finansowaniem i fundraisingiem. W związku z tym zebraliśmy na tym portalu tam 34 tysiące. Czarny protest kobiet, który otrzymał Nagrodę Radia Top FM imienia Anny Laszuk i w związku z tym piękną statuetkę autorstwa Borysa Kubliczki. Dziewczyny postanowiły podarować nam tą statuetkę na licytację, po to, żeby pieniądze wpłynęły na niebieską linię i udało się wylicytować tą statuetkę na portalu Allegro za nam następne 20 kilka tysięcy złotych. Jakim sposobem, ileś pieniędzy udało nam się zebrać, odezwała się też jedna z firm kosmetycznych, która 80 tysięcy złotych nam dołożyła. Więc prawie 150 tysięcy z tych różnych działań udało nam się odzyskać. To nie pokrywa jeszcze tej dziury w budżecie, ale pokazuje, że można społecznie się odwołać do pewnego potencjału, kapitału społecznego, żeby zamiast decyzji rządowych, to były decyzje społeczne, choć mówiąc szczerze, nie chciałabym żyć w państwie, w którym po zapłaceniu podatków muszę także sama decydować o finansowaniu innych zadań. Pani Radna, dziękuję za tę opowieść. No, pewnie to i godna pochwały determinacja w walce o swoje, walce słuszne celów, ale ja muszę teraz przyjść na odśwież tu pana profesora wezwać i żebyśmy trochę konkretów powiedzieli i zaczęli o tych liczbach też mówić, bo mówimy tu o 400 tysiącach złotych w skali kraju, w skali organizacji, a jednocześnie mówimy o programie, który ma charakter programu uniwersalnego, który, jak to mówią jego przeciwnicy, utopiliśmy 23 miliardy złotych. Panie profesorze, ja tak parę na jak pan ocenia zainwestowanie w ten środek, czy co jest takiego najmocniejszego i gdzie te 23 miliardy są i co się z nimi dzieje, jeżeli chodzi o poziom ubóstwa przede wszystkim. Powiedział pan, że pani premier powiedziała o 94% redukcji ubóstwa w polskich rodzinach. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te procenty i ubóstwa? Będę jeszcze pytał o kolejne rzeczy, w takiej skali właśnie makro.
Biorąc pod uwagę nasz PKB, to jest, to było w 2015 roku 1 800 000 000 złotych. W stosunku do tak dużych kwot, 23 miliardy to jest niewiele. Podobnie przedstawiał to Bartosz Marczuk z Ministerstwa Rodziny, który twierdził, że w stosunku do całych wydatków publicznych, które tam wynosiło około 800 miliardów, 23 miliardy to nie jest dużo. Natomiast jak porównamy to na przykład z wydatkami NFZ-u, to tam jest około 70 miliardów. No, 23 miliardy, a 73 miliardy to już jednak, a tu przecież opieka zdrowotna, sobie wyobrażamy, że są bardzo duże kwoty. Jeżeli chodzi o same wydatki na świadczenia rodzinne, to było 8 miliardów w 2015 roku, czyli mamy prawie podwojenie, czyli prawie potrojenie, kiedy w pełnym wymiarze teraz w 2017 roku będą te kwoty. Jednocześnie mamy dość wysoki wzrost gospodarczy, czyli te 1 800 000 000 to zaraz będzie 2 biliony. Czyli dodajemy do tego 200 miliardów i ile z tych 200 miliardów przejdzie do wydatków publicznych, to jest już kwestia, ile uda się ściągnąć z podatków i tak dalej. Więc wydaje mi się, że mówienie, że to jest duża kwota, no to jest relatywnie, w zależności od tego, co jest naszym punktem odniesienia. I jak dla mnie to są wszystko decyzje polityczne, tak jak no, Platforma cały czas mówiła, że o, jest bardzo ciężko, nie możemy wydać pieniędzy, a przed wyborami wydali 1 200 000 000 na świadczenia rodzicielskie. I to w ogóle tak było szybko, że ja po prostu myślałem, no nic już nie zrobią, a nagle pach i 1 200 000 000 weszło. Cóż, więc wydaje mi się, że PiS bardzo mocno licytuje i chcieli już zdobyć większość konstytucyjną, a teraz to będzie główny cel, zdobyć większość konstytucyjną. Żeby zdobyć większość konstytucyjną, to trzeba grać wysoko. Wydaje mi się, że jednym z tych elementów tej gry było, miał być bardzo wyraźnie odrębny całej reszty program, który będzie później jako już mocno przedstawiany jako zasługa PiS-u, wróżyliście nam, że tego nie zrobimy, proszę bardzo, zrobiliśmy, teraz wszyscy mówią, że zrobiliby lepiej, tym samym potwierdzają, że to jest dobra rzecz, więc tak bym to ujął. Natomiast to jest gra polityczna i teraz kto skorzysta na te skutki uboczne tej gry politycznej, no to są ci obywatele, którzy otrzymają te środki. I to są, tak jak wspomniałem, to są duże środki, 8 miliardów na świadczenia rodzinne, wszystko, tu mamy 2 razy więcej, 3 razy więcej na to jedno świadczenie. Więc to bardzo mocno wesprze rodziny ubogie, szczególnie te, które są wielodzietne. Tam było większe zagrożenie ubóstwem. Teraz, jak przeglądałem te symulacje, to wychodzi nam, że rodziny wielodzietne będą najmniej zagrożone ubóstwem rodzinami, czyli z pierwszego miejsca wylądują na ostatnim miejscu. A najbardziej zagrożone teraz ubóstwem będą jednoosobowe gospodarstwa domowe, czy osób starszych, czy w wieku produkcyjnym, ale osób samotnych. Także tu naprawdę duże zmiany zachodzą, czy spodziewamy się dużych zmian, bo te symulacje są statyczne. Jeżeli, tak jak w Niemczech jest taki program Kindergeld, rozszerzony bardzo w latach 90. i tam z badań wynikało, że w reakcji na ten program część kobiet przerzuciła na pół etatu. I w związku z tym no to, co uzyskiwały z tych środków rodziny, to częściowo, więc z jednej strony mamy dopływ ze świadczeń, a z drugiej strony jednak trochę mniej przybywa z zarobków. I sytuacja no, ani się nie poprawiła, ani nie pogorszyła rodzin z dziećmi. Co prawda mówimy to o kobietach, które pracowały na pełny etat, czyli te, które pracowały na niepełny, albo te, które w ogóle nie pracowały, to sytuacja się mogła poprawić. Ale te, które nie pracowały, mogły być w rodzinach zamożnych. W związku z tym mamy tutaj tego typu dyskusję. Jeżeli chodzi o zmniejszenie nierówności, współczynnik Giniego, to tutaj no, niektórzy mówią, że to się liczy w tysięcznych, czyli w tej akurat sytuacji, którą pamiętam, ten wskaźnik dla Polski to był 0,305 i on spadał o 20 punktów. Spadał poniżej tej granicy 300 punktów Giniego.
To, że on spada poniżej granicy 300 punktów Giniego, to oznacza, że wchodzimy już w ten obszar kraju, gdzie jest bardzo niskie są nierówności. Chociaż akurat ten spadek według pewnych kryteriów nie jest uważany za duży, mógłby być może większy. Więc pod tym względem PiS prowadzi swoją grę polityczną, korzystają na tym rodziny z dziećmi przede wszystkim. Jeżeli Platforma chce przelicytować i wprowadzą powszechne świadczenie, czyli również na pierwsze dziecko, teraz Rostowski, o którym Pan wspomniał, powiedział, no rozwijamy się szybko i w dłuższym okresie nas będzie stać, to mógłbym powiedzieć, że skutkiem ubocznym gry politycznej będzie znaczny wzrost opiekuńczości polskiego państwa i to taki wzrost na miarę, powiedziałbym, Europy Zachodniej, bo już pamiętam, jak była dyskusja, ile to jest pieniędzy, to mówili mi eksperci, no przecież będziemy wydawali tyle PKB, ile Francja wydaje. No oczywiście Francja wydaje dużo więcej, bo to jest chyba dużo większy PKB, więc ten odsetek był. Wydaje mi się więc, że tutaj liczby są duże, jeśli chodzi o te wydatki, ale też efekty, jeżeli chodzi o ograniczenie ubóstwa i nierówności, też mogą być duże. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że efekty w zachowaniach ludzi mogą też mieć miejsce i też symulacji wynika, że 230 tysięcy kobiet zrezygnuje z pracy. 230 tysięcy kobiet to jest 5% kobiet pracujących. To też jeszcze o to chciałem zapytać i wydaje mi się, że to niekoniecznie był planowany cel, natomiast bardzo poważne zmiany na rynku pracy zachodzą, również no, jest pensja minimalna i jest ta godzinowa stawka za zlecenia, natomiast jak ten program wpłynął na poczucie bezpieczeństwa być może, a jak, czy mamy takie odczyty z rynku pracy? Czy możemy mówić na przykład o wpływie tego programu na pensję, bo może być dwojaki, ludzie dostaną zasiłki, więc pracodawca może powiedzieć, że już macie, albo były takie doniesienia medialne, że pracodawcy mówili pracownikom, podpiszcie niższe umowy, to dostaniecie dzięki temu 500+. Czy tego typu efekty już gdzieś możemy widzieć na poziomie takim makroekonomicznym czy społecznym? Rząd szybko reagował na te sygnały, że w niektórych miejscach mamy do czynienia z tym, że pracodawcy czy zatrudniający chcą obniżać pensje, czy nie podwyższać pensje. Ale generalnie no, na rynku pracy teraz jest bardzo dobra, ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobra sytuacja. W związku z tym i tak pracodawcy poszukują pracy i pracowników i w związku z tym dają podwyższają pensje. PiS też wprowadził to podwyższą płacę minimalną do 2000, to było więcej niż uzgodnili w dialogu społecznym. Teraz to 100 zł więcej, więc to też oddziałuje w ten sposób, że po pierwsze dobra sytuacja na rynku pracy, po drugie podnoszona płaca minimalna oznacza i ta płaca godzinowa, one oznaczają, że pracodawcy nie mogą tego od tak formalnie zmniejszać wypłacać, bo tutaj z drugiej strony jest silny nacisk rządu i też wysyłanie Państwowej Inspekcji Pracy, jak są jakieś sygnały, bardzo szybkie reakcje tutaj są na to. Więc wydaje mi się, że to nie jest problem, żeby 500+ miał jakiś wpływ na płace kobiet, no w szczególności. Raczej nie wydaje mi się, żeby to był większy na pracodawców, tak. Raczej jest tak, że jeżeli kobiety będą rzeczywiście rezygnowały, no to oni poszukując pracowników będą musieli płacić więcej, albo też będzie większy napływ pracowników z Ukrainy i wtedy będą płacili, no ale to zależy jak będziemy sprawdzali sytuację i legalne zatrudnienia osób z Ukrainy, czy kobiet z Ukrainy. Też teraz boję, bo tam mamy czasami niespodziewanie głośno. Mamy różne plusy, mamy tutaj nawet bardzo dużo się minusów pojawiło, może niekoniecznie bezpośrednio związanych z całym programem 500+, ale z innymi programami, które no, tracą, czy straciły znaczenie. Tak trochę chciałbym to podsumowywać już teraz, z jednej strony zapytać Państwa, po prostu każdy z Państwa, żeby powiedział ogólnie swoją ocenę, tak w miarę krótko i co byście Państwo zmienili, żeby ten program był lepszy,
I w ostatnim pytaniu zapytam też Państwa wszystkich o przyszłość tego programu według Waszych szacunków, czy zwłaszcza Pan Profesor tu zaczął mówić, że to jest po prostu decyzja polityczna. Co ten rząd lub ewentualnie inne rządy będą robić? I po takich dwóch tu podsumowujących rundkach wewnętrznych oddamy mikrofon zebranym, żeby też i oni mogli zadać pytanie. Więc pierwszą rundę może od Pani. Co się Pani podobało i co mogłaby Pani zalecić do zmiany w tym programie MZ+? Na pewno zyskiem z tego programu jest zmniejszenie biedy wśród dzieci. To jest absolutne, myślę sobie, że nie można nie być za, jeśli mówimy o tym, że chcemy, żeby dzieci lepiej żyły. Bo lepsze życie dzieci to lepsze życie nasze w przyszłości, jak te dzieci pójdą na rynek pracy, będą dorosłymi, będą podejmować decyzje. To, co jest minusem tej sytuacji, to jest to, że ten program jest niezwiązany z kryterium dochodowym, niezwiązany z żadną sytuacją rodzinną i niezwiązany z dzieckiem de facto. Bo gdyby był związany z dzieckiem, to byłby dla każdego dziecka. Gdyby był związany z sytuacją materialną, to byłby związany z pewnymi kryteriami dochodowymi czy z sytuacjami, które są do weryfikacji przez służby, chociażby, przepraszam, przez pomoc społeczną. Tutaj po prostu mówimy, dajemy wszystkim od drugiego dziecka. Ewidentnie był to program kierowany w moim odczuciu do pomijanych bardzo przez PO różnych społecznych inicjatyw związanych z wielkimi rodzinami. To był projekt, który PO trochę tam zaczęło wdrażać, czyli karta wielkich rodzin. Trochę zaczęto zwracać uwagę na sytuację rodzin wielodzietnych, ale zbyt mało jak na te środowiska, które teraz ewidentnie są dofinansowywane, dopieszczane. Ja też widzę, jak w konkursach do organizacji pozarządowych wyraźnie preferowane są organizacje o charakterze rodzinnym, takim rodzinnym, wielodzietnym i wielopokoleniowym, w takim właśnie raczej konserwatywnym myśleniu rodziny. Nie mówię, że to źle, mówię tylko o tym, że nie możemy zapomnieć o rodzinach, w których nie ma tego modelu i w których nie dzieje się dobrze. Czyli wszystkie instrumenty, które przychodzą od państwa, są wykorzystywane do dalszego sprawowania władzy i kontroli w rodzinie, a nie do tego, żeby po prostu tym najmłodszym w rodzinie się poprawiło. Więc w tym sensie dla mnie ten program byłby wspaniały, gdyby te pieniądze były przeznaczone rzeczywiście dla dzieci, na dzieci, w różny sposób, także być może w sensie finansowym, ale nie w taki sposób, że dostaje to rodzic drugiego dziecka niezależnie od sytuacji. Pan doktor Bakalarz. Takie samo pytanie, co się, co jest dobrego, a co by Pan poprawił w tym programie między. Czyli moja obiekcja dotyczy głównie tego, że on nie, też ten program dla mnie słabo się broni według tej wartości sprawiedliwości społecznej, przynajmniej tak jak ja ją rozumiem, czy wyczuwam intuicyjnie. To znaczy zasady dostępu do tego programu w moim odbiorze nie urzeczywistniają sprawiedliwości społecznej, ale nie chodzi mi tylko o sam o to, że nie ma tego głównego kryterium dochodowego, bo takie, gdyby to był w pełni program uniwersalny, to by moim zdaniem można było tego obronić. Natomiast no, ten fakt, że jednak niezbyt zamożne rodziny z jednym dzieckiem programu nie otrzymują, podczas gdy zamożne rodziny z większą liczbą dzieci mogą otrzymywać z tego programu więcej, mogą otrzymywać środki, no jest jakoś kłóci się z moim pojmowaniem sprawiedliwości społecznej, więc albo należałoby myśleć o programie w pełni uniwersalnym, albo jednak przemyśleć te kryteria dostępu w taki sposób, by rzeczywiście no, tych obiekcji tej natury nie było. I na pewno no, kierunek powinien być nie taki, żeby objąć
te grupy, poszerzyć ten dostęp do tego wsparcia o te grupy, które z niego nie korzystają, a mam przesłanki, że to wsparcie by się przydało, na przykład samotne matki z jednym dzieckiem, których gospodarstwach domowych ten dochód przekracza 800 zł, czy nawet rodziny po prostu niezamożne z jednym dzieckiem, w których ten dochód jest stosunkowo niewysoki, ale jednak przekraczający to kryterium dochodowe. No takim minimalnym krokiem, który można było tu zrobić, byłoby chociażby to uelastycznienie prog, tak jak jest obecnie, tak, w zasiłku rodzinnym. Uważam, niestety rząd nie przystał na to. To jest takie minimum, powiedzmy, przyzwoitości, którego można byłoby oczekiwać. No i jest jeszcze, to się też pojawiało w poprzedniej turze, czyli tych pytań, kwestia tego, czy ten program ma jakie koszty alternatywne, koszty związane z tym, że gdzieś to pole manewru, jeśli chodzi o finansowanie innych działań na rzecz innych grup, gdzieś się uszczupla. Ja nie chcę tego tak ostro postawić, że to poprzez ze względu na program 500+ nie ma pieniędzy na inne rzeczy, bo prawdopodobnie tutaj no, trudno powiedzieć, dlaczego pewne działania nie są finansowane lub inne działania nie są finansowane w wystarczającym stopniu. Może można wskazywać inne czynniki. Ale warto też pamiętać, że to nie jest może zarzut wobec samego programu 500+, co wobec całościowej polityki obecnego rządu, którego 500+ jest jakby tym głównym elementem, że pewne obszary, pewne grupy i pewne obszary działań są jednak w tej polityce dość mocno marginalizowane. No, przykładowo ta grupa, którą ja od lat się zajmuję społecznie i naukowo, czyli rodziny z osobami zależnymi z wieku dorosłych, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, których sprawowana jest opieka. Tutaj wyraźnie nie widać poprawy, właściwie żadnej, jeśli chodzi o osoby, które zrezygnowały z pracy, by oddać się tej opiece. Wręcz dostrzegam pewne pogorszenie, jeśli chodzi o porównanie nawet z latami poprzednimi, kiedy ta sytuacja nie była dobra. Także nie chcę może w kuluarach ktoś z Państwa będzie chciał o tym więcej porozmawiać. Jest to ogromny obszar zaniedbań i tych grup znacznie można wyróżnić znacznie więcej, więc raczej bym się koncentrował w takiej refleksji krytycznej, bardziej właśnie na zidentyfikowaniu tych kategorii osób lub też tych obszarów wsparcia, które nie zostały dość rozwinięte. Mnie kiedyś kolega tak anegdotycznie powiedział, że zamiast 500+ na drugie dziecko, on jest zwolennikiem programu chociażby 200+ dla każdego człowieka. I generalnie to być może jest po prostu krok w stronę dochodu gwarantowanego i może tak też należy do tego podchodzić. Natomiast panie profesorze, co pan sądzi o tym programie po tym roku z panem Waszykiem jego funkcjonowania i co pan, gdyby pan był panem prezesem na przykład, albo panią premier, by pan zrobił, żeby ten program był poprawić w tych obszarach, w których identyfikuje pan jego słabości. Rząd już przedstawił taki przegląd systemu wsparcia rodzin i w tym przeglądzie zawarto pewne konkluzje dotyczące, co zmienić 500+. One głównie dotyczą uszczelniania to uszczelnianie jest związane z tymi ludźmi, którzy chcą jednak mieć również na 500+ na pierwsze dziecko i w związku z tym na przykład rozwiązują umowę o pracę, a później zabierają już na taką kwotę, żeby się z pomocą ewentualnie załapać. Więc tam kilka takich elementów, ale raczej kosmetycznych wystąpiło. Co ciekawe i co mnie zaskoczyło, to zaproponowano również, aby nie
Ostatni etap weryfikacji świadczeń zasiłków rodzinnych i kryteriów do tych zasiłków rodzinnych zaproponowano, żeby z niego zrezygnować. Tam jest o kilka złotych podniesienie zasiłków rodzinnych, ale 80 zł podniesienie kryteriów dochodowych i dla rodziny z dziećmi bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnością, co wydało mi się takim elementem być może myślenia ze strony rządu na temat tego, że może nie w samym 500+ będziemy coś robili, co w całej reszcie, która teraz trochę wydaje się może niepotrzebna albo taka dodatkowa. Wprowadziliśmy bardzo hojny program, a to, co było wcześniej, krytykowaliśmy i w związku z tym może to już traci rację bytu. I gdyby, wydaje mi się, że ja bym szedł w tą stronę, czyli przekształcenie tego programu w program powszechny, przy czym w uzasadnieniu sejmowym PiS powoływał się na Estonię i na Węgry. W Estonii jest to program powszechny i na Węgrzech również powszechny, tyle że trochę mniej płacą. Na przykład w Estonii to jest na pierwsze dziecko 50 euro, na drugie dziecko 50 euro i na trzecie dziecko 100 euro. Jest wzrost na trzecie dziecko. I na Węgrzech jest to jeszcze bardziej skomplikowane, bo samotni rodzice mają trochę więcej niż jeżeli dziecko jest w rodzinie pełnej. Także skoro Węgrów na to stać, skoro stać na to Estonię, Niemców stać też, ale Niemcy są bardzo bogaci, natomiast Estonia i Węgry nie są wcale bogatymi krajami. Więc jeżeli ich na to stać, to nas również na to stać. Potwierdzenie mamy ze strony byłego wiceministra i byłego ministra finansów. Także powszechny system, jeżeli już chcemy zaoszczędzić, w tych innych systemach możemy wycofywać w sposób stopniowy zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, ewentualnie zostawić dodatki do zasiłków rodzinnych, jeżeli one spełniają jakieś takie funkcje. No to, że teraz mamy na przykład dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł, becikowe 1000 zł, mamy jeszcze dodatkowe oświadczenie rodzicielskie 1000 zł, jeszcze gminne becikowe dobrowolne 1000 zł, plus jeszcze 500 zł, trochę tych, akumulacji tych świadczeń jest i wydaje mi się, że społeczeństwo jakby na to zareagowało. Nie wiem, jak społeczeństwo, opozycja od razu powie, zabierają ubogim, ponieważ zasiłki rodzinne są akurat kierowane do ubogich. Teraz rząd tak argumentuje, nie podwyższając w tym ostatnim etapie świadczeń zasiłków rodzinnych i kryteriów, mówi, daliśmy 500+, to jest dużo więcej niż rodziny mogły oczekiwać po tym niewielkim zwiększeniu zasiłków rodzinnych, więc ten argument już może będzie przez rząd podnoszony. Natomiast jak czasami rząd jest krytykowany, że 500+ się nie wlicza do kryteriów dochodowych dla zasiłków rodzinnych i do pomocy społecznej, to rzuca winę na opozycję, mówiąc, wy mówiliście, że zabieramy ubogim, a my nie chcieliśmy zabierać ubogim, więc tak zostało. Więc konkludując, ten program prędzej czy później będzie powszechny. Możliwe, że inne programy, które mamy, będą stopniowo wycofywane, gdyż uznamy, że one są już zbędne, kiedy mamy powszechny program, który jest dość wolny, bo to, co mówiłem o Estonii czy o Węgrzech, że to są jednak świadczenia trochę mniej wolne niż w Polsce, gdzie to 500+ jest wypłacane. Natomiast co do tego, co może się stać, to zasadnicza jest sytuacja gospodarcza i budżetu. Jeżeli chodzi o inne kraje, to wielu z nich wprowadzano coś, co u nas jest nazywane becikowym, a co w takim języku międzynarodowym się nazywa baby bonus, czyli za urodzenie dziecka otrzymuje kobieta czy obywatele określoną sumę. I wycofano się z tego rodzaju świadczeń, to nie były tylko świadczenia jednorazowe, bo też dla trzecich dzieci przez co najmniej kilkanaście kwartałów wypłacane, wycofano się z tego świadczenia w Quebecu, w Kanadzie, z takiego baby bonusu wycofano się w Australii, gdzie notabene prezydent Duda
kiedy byłem tam na spotkaniu w Narodowej Rady Rozwoju, mówił, że on omawiał australijski system i prawdopodobnie chodziło mu właśnie o to świadczenie na konwencji PiS-u w 2004 roku, a w 2014 roku, a Australia właśnie w tym 2014 roku wycofała to oświadczenie. Austria również, Hiszpania także. Więc wydaje mi się, że i to w Quebecu było dość ciekawe, oni wycofali się z tego baby bonus, ale jednocześnie bardzo mocno zwiększyli finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3, czyli coś za coś. Tutaj też lewicowy rząd mógłby spokojnie powiedzieć, wycofujemy część tych świadczeń, które są, które SNP kiedyś zbudowało i już teraz są niepotrzebne. Wprowadzamy bardzo mocno opiekę nad dziećmi do lat 3, poczyniamy przedszkola, znowu wyglądał spokojnie lewicowy. Co do tych zmian, które tutaj były wspomniane, to wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby kierowanie tego świadczenia do kobiet. Wtedy nie byłoby tych problemów, tych kłótni, kto tam powinien odbierać. I tak kobiety są w większości obarczone obowiązkami opiekuńczymi. W krajach rozwijających się świadczenia pieniężne są kierowane przede wszystkim do kobiet ze względów na to, że one zwykle zajmują się dziećmi i one dbają też o dzieci, chodzą do szkoły. Więc tutaj możliwe, że to by trochę poprawiło sytuację. Czy to nas prowadzi do bezwarunkowego dochodu podstawowego? Nie wiem, prawdę mówiąc, bo bezwarunkowy dochód podstawowy jest przede wszystkim dla osób w wieku produkcyjnym, a nie dla dzieci, bo uniwersalne świadczenia dla dzieci są znane w Europie od bardzo dawna, w związku z tym nie jest to nic nowego. Emerytura obywatelska, tu jest duża już dyskusja, sądzę dużo bardziej kontrowersyjna dyskusja niż w przypadku uniwersalnych świadczeń dla dzieci, ale musimy teraz powiedzieć bezwarunkowym dochodzie podstawowym, co jest dla osób w wieku produkcyjnym. No tak, dobrze, są tam kobiety, które wychowują, okay. Są też może osoby niepełnosprawne, ale większość to są ludzie z planem do pracy. Dobrze, no to tak. Ostatnie podsumowanie, zabawimy się chwilę w political fiction, a Państwa na widzący już proszę o przygotowanie się do pytań. Mamy kolejne wybory parlamentarne. Dzisiaj, jak wiemy doskonale, PiS wygrał wybory, bo kupił sobie głosy ludu, bo jeszcze powiedzmy tą liczbę, że tu jednak 3 miliony osób z tego, 3 miliony, nawet prawie 4 miliony korzysta, więc PiS po prostu wyłożył kasę i kupił głosy. Natomiast następne wybory przyjdzie Nowoczesna i co zrobi Nowoczesna? Albo przyjdzie Razem, co zrobi Razem? Co Państwo myślicie, co będzie z tym programem? Czy po prostu nie będzie następnych wyborów, bo nasze biedne państwo po wydaniu 23 miliardów na ten nieodpowiedzialny eksperyment społeczny po prostu zbankrutuje? Jak Państwo myślicie, proszę o śmiałe nawet wizję, aczkolwiek nie za długie, bo tutaj już widzę las rąk, w których ludzie się szykują do zadawania pytań. Naprawdę takie całkiem polityka fiction? No to nie wiem, no może będzie, no ogłosimy królestwa, wybierzemy króla, on się sam wybierze, będzie hojnie swoich poddanych obdarowywał tym, co... Ale będzie dawał 500+, czy 1000? Ale oczywiście, że będzie dawał, mieliśmy już wielu władców, co dawali, nie tylko koronowanych, ale także upolitycznianych. Potem długo spłacaliśmy te długi wszyscy, ale to już nie było zmartwienie tych przywódców. W tym sensie myślę, że nikt się nie odważy, żadna następna partia, nie odważy się dać mniej, bo to jest, jak pan profesor powiedział, siedzimy przy pokerowym stoliku, PiS przebiło i teraz się już nie da wycofać z tej gry. No trzeba rozbić bank, w związku z tym trzeba wyciągnąć następne pieniądze, chcą wygrać wybory. Mam tylko nadzieję, że to będzie robiła lewica, a nie prawica, bo w pewnym sensie, powiem tylko ad vocem, niestety dawanie tych pieniędzy tylko kobietom nie jest dobrym rozwiązaniem, bo to utwierdza ten model, w którym to kobiety odpowiadają za wychowywanie dzieci, a środowiska organizacji i w ogóle środowiska kobiece od lat zabiegają o to, mam nadzieję, że męskie też, o tacierzyństwo i macierzyństwo, to żebyśmy się dzielili jednak opieką nad dziećmi
bardziej sprawiedliwie niż do tej pory, a powiązanie tego, że to są pieniądze na dzieci, trafiają do kobiety, utwierdza nas w starym schemacie, że to kobieta ma się tym zajmować, więc tu w tej sprawie nie podzielę pana skądinąd bardzo fajnych poglądów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja też podejrzewam, że jakieś radykalne zmiany w programie 500+, przynajmniej na początek, nie będą miały miejsca, że jednak pewne miejsce w agendzie politycznej tego programu jest na tyle silne, że będzie politycznie nieopłacalne wycofywanie tego programu. Natomiast pewnie będą jakieś, nie jest wykluczone, że będą modyfikacje, jeśli by to kolejne wybory, zwłaszcza zwyciężyły partie z tego spektrum, powiedzmy, liberalnego, to można się spodziewać dążenia do wprowadzenia kryterium dochodowego. No pytanie oczywiście na jakim poziomie, czy będzie to kryterium dochodowe raczej ograniczające osoby ubogie od reszty, czy w drugą stronę odgradzające bogatych od, czy zamożnych od reszty. To jest, myślę, że zasadniczy, tak naprawdę zasadniczy też dylemat, ale jeszcze bardziej akurat tego tak bardzo się może nie obawiam, w sensie też tego, że tak jak mówiłem w poprzednim pytaniu, ja nie jestem zwolennikiem w obecnym kształcie tego programu, więc jakieś modyfikacje uważam, że byłyby wskazane, natomiast bardziej się boję takiego scenariusza, w którym program 500+ zostanie zachowany, może nawet obudowany jakimiś jeszcze innymi działaniami, ale trudności z finansowaniem i tego programu, ale też pewnie niektórych innych obietnic, które będą, czy innych programów, które będą w kampanii wyborczej na pierwszym planie, trudno jeszcze przewidzieć, jakie to będą pomysły, że koszty tego mogą ubocznym skutkiem tego może być jednak wycofywanie finansowania lub przynajmniej niepodnoszenie finansowania w pewnych obszarach, które gdzieś znajdą się na marginesie debaty publicznej czy agendy politycznej. Ja coś takiego obserwuję nawet w swoim polepku, czyli wsparcia opiekunów, kiedy nawet mieliśmy bezpośrednie sygnały w ramach oficjalnej korespondencji ze strony ministra Marczuka, że w tej chwili realizujemy naszą zapowiedź przedwyborczą, program 500+, więc państwo musicie poczekać. No to była korespondencja na początku, jak PiS doszedł do władzy. Minęły 2 lata i nadal opiekunowie muszą czekać, chociaż no, różnica jest taka, że teraz w zasadzie już nawet nie ma jakichś takich wielkich, chociaż nie, bo przepraszam, pojawiła się ostatnia zapowiedź, że może do końca kadencji zostanie jakiś projekt w tej sprawie opiekunów prowadzony, ale wydaje mi się, że ten scenariusz, niezależnie nawet kto będzie rządził, że po prostu pewne programy, które są wiodące, będą dofinansowane i tutaj w tym obszarze będzie pewna licytacja socjalna, a na bocznym torze pozostaną pewne kwestie socjalne, które gdzieś znajdą się poza tą agendą polityczną. Dlatego przynajmniej głównego nurtu. Dlatego wydaje mi się, że dla środowisk takich lewicowych, prospołecznych na pewno ważnym zadaniem jest poszerzanie tego spektrum debat i artykułowanie też problemów rozmaitych grup, które nie stają się beneficjentami wprowadzanych programów. Czyli nie poprzestajmy na tym 500+ dla dzieci, tylko nie zapominajmy o innych potrzebujących i inkluzywnie włączajmy, ale w ramach jakby tego programu, jak rozumiem, a nie głośno. Nie w ramach tego programu, ale w ramach całościowy. Tak. I panie profesorze, kto wygrywa wybory i dlaczego ma mieć, nie wiem, 500+, 1000+, minus 200 może, jak to będzie? Wygrywa wybory PiS, ma większość konstytucyjną,
Wpisuję 500 plus do konstytucji. Z indeksacją jakoś. Nie ma się z czego śmiać, ponieważ w uzasadnieniu sejmowym wspomina pani minister Rafalska, że na Węgrzech właśnie wpisano do konstytucji pewne programy rodzinne. Nie wiem, jak to tam sformułowano, ale i teraz wydaje mi się, że ten wątek powrócił. Mamy, proszę Państwa, zarobek, że to referendum konstytucyjne i tam zapewne znajdą się takie wątki. Więc polityka odwiększy zdobywa PiS większość konstytucyjną, zmienia konstytucję tak, żeby uczynić 500+, czy no może szerzej, to był jakiś rozdział w konstytucji na temat wsparcia rodziny, gdzie by tam zaczepiono dość mocno świadczenia rodzinne. Mógłbym sobie to wyobrazić na poziomie minimum socjalnego albo w związku z minimum socjalnym. I ta konstytucja zostanie zdana już przez następne 20 lat. Ze względu na to, że również inne zmiany będą w tej konstytucji przeprowadzone, które wytrwają władzę PiS. Ja ze względu na to, że interesuję się sprawami socjalnymi i innymi, interesują sprawy demokracji, Trybunału Konstytucyjnego i całej reszty, to no, mam taki spaczony punkt widzenia. Natomiast dla tych, dla których ta demokracja jest bardzo ważna, niezależny Trybunał, sądy niezależne, to oczywiście prawdopodobnie jest katastrofa i to nie może się wydarzyć. W związku z tym będą walczyć do upadłego, żeby temu scenariuszowi się przeciwstawić. I moim zdaniem najlepsza strategia przeciwników PiS-u powinna być taka, że muszą się odróżnić od nich. I to na wszystkich frontach, i również na tych frontach socjalnych. Dlatego zamiast obiecywać większe 500+, powinni powiedzieć tak: wycofamy ten program i zrobimy, na przykład całość przeznaczymy na opiekę żłobkową, albo zrobimy coś lepszego z tymi 23 miliardami. Więc również na tym poziomie socjalnym powinna ta siła platforma się różnić od PiS-u. Różni się pod wieloma względami, co prawda nie wiem, czy tak bardzo się różni, ale generalnie musi się różnić, żeby taka polaryzacja wywołała w obywatelach mobilizację i zarówno PiS będzie chciał maksymalnej mobilizacji i w odpowiedzi opozycja, najsilniejsze partie opozycyjne będą też chciały maksymalnej mobilizacji. Także bardzo ciekawe czasy przed nami. Ciekawe czasy na pewno, natomiast tu jeszcze ciekawych jest wiele tematów. Nie dotknęliśmy sprawy na przykład napiętnowania tych osób, które z 500+ korzystają, tego jak w wielkie miasta na prowincji przyjmują, ale być może to właśnie to jest ta Państwa obszar. Tutaj otwieram rundę pytań. Tak jak mówiłem, widzicie Państwo, zarysowane są dosyć wyraźnie głosy, więc prosiłbym adresować może do konkretnej panelistki lub konkretnego panelisty. Chyba nie widzę. A jest. Ja bym chciał zadać głównie panu profesorowi pytanie, jak ewentualnie przy kolejnych modyfikacjach programu 500+ powiązać go z aktywnością zawodową, w szczególności wśród kobiet, i chciałbym się tu odnieść do doświadczeń brazylijskiego rządu przy konstrukcji programu Bolsa Familia, gdzie tam to był bardzo silny redystrybucyjny program, również w tym modelu redystrybucji francuskiej, czyli dosłownie zasiłki pieniędzy do rąk, ale powiązane dość silnie z aktywnością zawodową kobiet wypłacane. Kiedy te zasiłki były wypłacane, jeśli kobieta utrzymywała aktywność zawodową, wysyłała dzieci do szkoły, do szczepienia, kiedy dzieci korzystały z tego systemu usług publicznych. Drugie pytanie też, przepraszam za dłuższą wypowiedź. Jak pan ocenia tę część systemu 500+, gdzie nie wlicza się tego świadczenia do dochodu przy kalkulacji innych zasiłków oraz podstawy tego dochodu? Oraz czy to ma potencjał do lekkiej modyfikacji, a też przepraszam za lekkie lokowanie produktu. Jako Fundacja Inter zrobimy w przyszłym tygodniu w środę na warszawskiej SGH spotkanie z profesorem Radisławem Dowborem, autorem brazylijskiego programu Bolsa Familia. To jest polski ekonomista, polskiego pochodzenia ekonomista, który był doradcą prezydenta Luli
i jest autorem całego programu zasiłków, który wyciągnął naprawdę tysiące osób wykluczonych w Brazylii i mamy naprawdę bardzo rzadką szansę spotkać się z panem profesorem i go przepytać o jego doświadczenia z konstrukcji tego programu. Dziękuję. No tak, chyba tak, bo tak będzie najprościej. Pierwsza sprawa dotyczyła pracy na oświadczeniu 500+. I ten wątek już pewnie w debacie publicznej, ze względu na to, że po tym jak profesor Zajęcza został doradcą platformy, to od razu pojawił się wątek, że wprowadzą wymogi dotyczące pracy. To jest standardowe rozwiązanie w wielu krajach zachodnich, ponieważ tam rozpoznano ten problem polegający na tym, że te wysokie zasiłki mogą zniechęcać kobiety do pracy. W związku z tym jednym z elementów przeciwdziałania temu zniechęcaniu jest wprowadzanie albo zachęt, na przykład jeżeli kobieta będzie pracowała, to dostanie bonus i w związku z tym dodatkowe świadczenie, które będzie można łączyć z płacą i w ten sposób to będzie zachęcało kobiety jednak do podtrzymywania aktywności zawodowej. No może to być sztywny wymóg po prostu, że trzeba się wykazać aktywnością zawodową bądź poszukiwaniem pracy, co w praktyce będzie pewnie wyglądało tak, że kobieta będzie musiała się zarejestrować w Urzędzie Pracy i tam w tym Urzędzie Pracy w zależności od procedur będą kontrolowali mniej lub bardziej ściśle, czy ona rzeczywiście szuka do pracy, czy też jej nie szuka, czy odmawia ofert pracy i tak dalej. Więc to może być dość skomplikowane w sensie proceduralnym i administracyjnym, żeby kontrolować później kobiety, czy one rzeczywiście pracują, w jakimś wymiarze czasu pracy i tak dalej. To jest odpowiedź na tą pierwszą uwagę i rzeczywiście ekonomiści cały czas podkreślają, zróbmy coś, świadczenia są dobre, ale powinny być jakieś tutaj jednak zachęty dla kobiet, żeby zostawać na rynku pracy. Natomiast to drugie pytanie dotyczyło wliczania do dochodu, tak. Bo była duża dyskusja na temat tego, że to generalnie to mi się podoba ze względu na to, że dużo myślę o podstawowym dochodzie, który jest bazą dla wszystkich innych dochodów. W związku z tym można dodawać do tego dochodu wszystko, więc to się podejmuje. W związku z tym nie mam z tym problemu. Natomiast to trochę zburzyło cały ten system, bo on był zbudowany właśnie na tym, że pomoc społeczna, ten, który zbudował SLD, że pomoc społeczna jest taką ostatnią deską ratunku i w związku z tym, jeżeli nie wliczamy pomocy społecznej 500+ do dochodu, no to jest tam to 500+ i generalnie pracownicy socjalni są tego świadomi i nie powinni tego brać pod uwagę, ale jednak mogą brać to pod uwagę na przykład przy zasiłkach celowych, zastanawiając się, czy rodzina występuje na przykład o zasiłek na buty, czy na jakieś zakupy, a oni wiedzą, że ma ta rodzina z 500+, więc może być tutaj takie z pomocą społeczną taki element. No, dla mnie to jest dobre, bo myślę, że rodziny z dziećmi nie powinny powinny korzystać z pieniężnej pomocy społecznej. I tak jak osoby starsze, tam są zasiłki stałe dla osób starszych w pomocy społecznej, to też powinno być prowadzone poza pomoc społeczną, dzieci poza pomocą społeczną i pomoc społeczna pieniężna zostałaby tylko dla bardzo wielkim obszarze osób samotnych, bez dzieci, mężczyzn, bezdomnych. Taka byłaby wizja, więc skutków tego, że to marginalizuje jeszcze bardziej pomoc społeczną, nie oceniam źle, tylko raczej wydaje mi się, że to wpłynie na reformę pieniężnej pomocy społecznej w dobrym kierunku. A za Polak w Państwu też dziękujemy, jak rozumiem, to w Warszawie się impreza odbywa. Dobrze, czy tu jeszcze ktoś by miał ochotę skomentować, zapytać naszych gości? No to organizator zasłucha się wyłania ze znanym sprawozdawcą sportowym gestem. Tak, więc wszystko mamy jasne. W czasie jesteśmy. Szanowni Państwo, jeśli... O, jest jeszcze. No, z tej strony mam nadzieję, że można później refleksję niż konkretne pytanie. To znaczy mam wrażenie, że w całej tej naszej dyskusji będzie to tylko tutaj, ale też w mediach, w momencie, w którym Pan Sytyna się wypowiada,
To mnie raczej taki warszawocentryzm, to znaczy łatwo jest powiedzieć, że byłoby fajnie, gdybyśmy mieli 200+, no ale rząd podał wczoraj nową wysokość płacy minimalnej, to jest 2100 zł i w tym kontekście różnica między 500 zł a 200 zł jest dość istotna. Co więcej, mieliśmy wymienione te trzy cele na początku dyskusji, które ma spełnić 500+, czyli inwestycja, kapitał społeczny, zmniejszanie ubóstwa, no i rozród. Natomiast przy wprowadzeniu tego programu PiS mówi sporo o godności i mam takie wrażenie, że jak gdyby siedząc w kawiarni gdzieś tutaj się kawę za 6 zł, oczywiście w tym nie ma nic złego, absolutnie. Natomiast wchodząc ze Świętokrzyskiego zawsze mi się wtedy pojawia wizja Skorzyska Kamiennej, gdzie wysuwać wynosi na 25%, czy Skarb Mierza w powiecie ziemskim, gdzie tu jest jedno z najbiedniejszych powiatów w skali kraju i budżetka za 18 zł na kilogram jest absolutnym luksusem. Jak gdyby nie czuję, to mogę moralnej legitymacji do tego, żeby tym ludziom powiedzieć, że ja mam często 300 zł za biorę. I w poprzednim sezonie wakacji mieliśmy wiele doniesień o tym, że wiele ludzi po raz pierwszy wjechało na wakacje na Polskie Morze i uważam, że to jest absolutnie wspaniałe i w żadnym wypadku nie chciałbym przekazać tych pieniędzy na jakiś konkretny cel, ograniczać tych ludzi w tym, żeby czuli się godnie, w tym, żeby poczuli się znów w pełni obywatelami. I też tutaj padła propozycja pisania 500+ do konstytucji. Ja całkiem bym się podpisał pod tym wszystkimi kończynami możliwymi. Ale z indeksacją. Z indeksacją też. Uważam, że to jest program wyjściowy do dyskusji o podstawowym dochodzie gwarantowanym przy wszelkich innych programach. Natomiast to jest absolutna podstawa, z której nie powinniśmy nic usuwać. To znaczy 500+ dla wszystkich rodzin bez progu dochodowego i też 500+, nie 200+. Ja oczywiście mam jakieś pewne zastrzeżenia do tego 500+. Takie troszkę tutaj nie padły, na przykład jeśli chodzi o prawo do prywatności, uważam, że rząd tutaj poczynił wiele zaniedbań i zbiera wiele danych, które nie są potrzebne. I tutaj mogło jak najbardziej znaleźć pole do poprawy. Natomiast uważam, że znów podsumowując, jest wiele rodzin, które dzięki 500+ poczuły się prawowitymi obywatelami państwa polskiego i bardzo mnie to cieszy, bardzo chciałbym, aby ta ich godność, to ich prawo do poczucia się godności ludźmi było zachowane. Dziękuję za ten głos. Ostatnie, tu właśnie pani dyrektor, ad vocem. Chciałam tylko odwrócić, ja się absolutnie z tym zgadzam. Nie rozumiem tylko, dlaczego prawo do godności przysługuje tylko tym, którzy mają co najmniej dwójkę dzieci. Bo ja bym chciała, żeby każdy, kto mieszka w tym kraju, czy ma lat 100, czy ma lat 2, mógł się czuć godnie. Nie rozumiem, dlaczego to ma dotyczyć tylko rodzin z dwójką lub więcej dzieci. To jedyne moje zastrzeżenie, cała reszta jest super. Każdy by chciał wakacje nad morzem. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za udział w dyskusji. Teraz jeszcze pani dyrektor Renata Durda z Niebieskiej Linii, pan doktor Rafał Makalarczyk, publicysta i działacz społeczny, pan profesor Ryszard Szafrenberg byli Państwa i moimi gośćmi. Pewnie tradycją stało się przeprowadzanie dalszych ewentualnych dyskusji do kuluarów. My dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Przepraszamy za krótkie przedłużenie czasu.